To nie powinien pić zielonej herbaty. Zielona herbata, pomimo bardzo dużej ilości cennych, pozytywnych właściwości, jednak z powodu niektórych tych rzeczy, tego jak wpływa na nasze organizmy, na to jak funkcjonują, powinna być przez niektóre osoby z nas po prostu niespożywana, albo te osoby powinny ograniczyć ich ilość. Pierwsza sprawa to możliwość zaburzania, wchłaniania żelaza. Więc osoby z anemią albo narażone na niedokrwistość powinny z niej zrezygnować albo mocno ją ograniczyć. Jeśli chodzi natomiast o leki, to trzeba uważać, ponieważ zielona herbata może zmieniać ich działanie. Ale tu oczywiście leki, idziemy do specjalisty, mówimy, że pijemy zieloną herbatę, w jakich ilościach i czy to może ze sobą w jakiś sposób kolidować. Zielona herbata to też kofeina i to całkiem duża ilość tej kofeiny, więc z dużej ilości zielonej herbaty możemy mieć objawy przedawkowania kofeiny, I chociaż to nie jest aż tak mocno prawdopodobne. To wiele osób łączy zieloną herbatę z kawą i innymi produktami zawierającymi kofeinę. Przekłada się to, na to, że osoba, która pije zieloną herbatę, do tego inne na przykład napoje z kofeiną i spożywa produkty zawierające kofeinę, może tej kofeiny dostarczyć zbyt dużą ilość do swojego organizmu, nawet o tym nie wiedząc. Co ciekawe, picie zielonej herbaty może powodować powstawanie osadu na zębach mocniej niż na przykład robi to kawa i papierosy. No ale od czego jest mycie zębów? Jeden ze składników zielonej herbaty, tanina, może podrażnić układ pokarmowy. Dlatego niektórzy zaczynający pić zieloną herbatę mają problemy z układem pokarmowym. Kobiety w ciąży powinny przynajmniej ograniczyć picie na przykład do jednej, dwóch filiżanek. Oczywiście tego złego wpływu na dzieci nie potwierdzono, ale lepiej zapobiegać, lepiej się zapytać specjalisty. Duże ilości zielonej herbaty to też możliwość negatywnego wpływu na naszą wątrobę. No ale tutaj już mowa o naprawdę bardzo dużych ilościach. Oczywiście poza osobami takimi musimy pamiętać, że zielona herbata jest nie za bardzo wskazana małym dzieciom i wegetarianie też powinni uważać przy dużych ilościach zielonej herbaty. Tak jak większość tych rzeczy, które wymieniłem. Mają miejsce przy naprawdę dużych ilościach zielonej herbaty, nie mówię tu o jednej, dwóch czy nawet trzech szklaneczkach, to musimy o tym pamiętać. Nie mówiąc już o wyciągach z zielonej herbaty i całej masie innych rzeczy. Coś, co ma fajny wpływ, może mieć fajny wpływ na nasze ciało, w niektórych sytuacjach może mieć też wpływ negatywny. I o tym zawsze pamiętajmy. Zwłaszcza jak, jeśli mamy jakieś problemy, czy to z układem pokarmowym, czy to z wątrobą. Czy z czymkolwiek innym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, tak żeby dotarł do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.